Witam Was ponownie. Słuchajcie, taka ciekawostka, bo dawno nie było w sprawie nic Annenbergu, żadnych, prawda, informacji. Tym tematem no długo się jakoś po prostu nie zajmowaliśmy, z tego względu, wiadomo, że teraz zima i tak dalej, to ciężko jest, prawda, o jakiekolwiek no, wyprawy w teren. Natomiast miesiąc temu ja, jak i Edek, no zebraliśmy trochę, no to może nie trochę informacji, ale taką jedną ciekawostkę, bo zarówno Edek, jak i ja po prostu rozmawialiśmy z pewnymi ludźmi, którzy po prostu twierdzili, że w samych owych tak zwanych Hamburgach po prostu no ma się znajdować tylko jedna, właściwie jedna hala, jedno pomieszczenie. Ktoś tam niby wchodził w latach 50. do tych Hamburgów i na samym końcu ma być jakaś hala. Słuchajcie, ja w to kompletnie nie wierzę, nie wierzę, że ktoś, powiem tak, ja nie wierzę po prostu w taką pierdołę, że ktoś wybudował, prawda, ktoś sobie zadał trudu, żeby wybudować, prawda, hamburgi, które teraz ujrzycie na zdjęciu. Ktoś wybudował te hamburgi tylko po to, żeby na samym końcu wybudować jedną halę. W ogóle w jakim celu, po co, to jest w ogóle jedna wielka pierdoła. I że trzymano tam po prostu jakieś narzędzia do, prawda, które służyły do przebudowy tam, prawda, tego kamieniołomu. W ogóle słuchajcie, to takie pierdoły, no nie wiem jak to w ogóle nazwać. To widać od razu ogólnie, że jest to po prostu zbicie nas z toru, żeby po prostu sobie dać spokój z tym tematem. Kto przede wszystkim, mówię jeszcze raz, znaczy kto buduje taki długi tunel, tym bardziej, że są, prawda, dwa, trzecie wejście jest zasypane. Uzyskałem zgodę, aby pokazać, jak wyglądało trzecie wejście. Nie pokrywa się tak samo jak, prawda, z tymi tunelami, one jest inne, ale uzyskałem zgodę na publikację tego trzeciego zdjęcia od pewnej osoby po prostu, którą pozdrawiam serdecznie. To zdjęcie pokażę na sam koniec, jak wyglądało trzecie wejście, które zostało, no nie wiadomo czemu, zasypane. A dlaczego te dwa hamburgi zostawiono po prostu tak, o, dziwne, dziwne. Nie wierzę w to. Czekajcie chwilę, tylko tutaj jeszcze przełączę na te kolejne zdjęcia. A nie, bo jeszcze tutaj się, słuchajcie, nagrywa, także musimy chwilę poczekać. Także mówię jeszcze raz, po jaką cholerę jest budować, prawda, dwa odrębne tunele, które, prawda, są oddalone o kilka metrów od siebie i na końcu ktoś buduje halę. W ogóle to się nie pokrywa z niczym i na pewno nie jest to schron przeciwlotniczy dla ludności. Już kiedyś wspominałem, że gdyby tam po prostu no, ludność miała się chować podczas bombardowania, to oni by nawet nie zdążyli dojść do tych tuneli. No i pytanie, czemu jest jeden tunel, jest drugi tunel, prawda, i one niby się mają łączyć w jakieś jedno wielkie pomieszczenie. No pizna na wody. Słuchajcie, tam jest coś ukryte i to nie może wyjść na jaw. A to, że ktoś mi powiedział, że tam na końcu jest hala, gdzie trzymano narzędzia, no, bo jaką cholerę budować, słuchajcie, tunel, to jest w ogóle no śmiechu warte, żeby trzymać tam narzędzia. Słuchajcie, nie wierzcie w takie bajki, w takie opowiadania, takie pierdoły. Tu trzeba też zaznaczyć, że no, żeby trzymać narzędzie, to prawda, wystarczy postawić 5 blach, prawda, wystarczy, no nie wiem, no 10 na 10 metrów, prawda, jakiegoś pomieszczenia i możemy sobie trzymać, prawda, wszystkie narzędzia, nie trzeba budować wejścia do podziemi. No i tutaj pytanie na nasuwa się, co się dzieje właściwie z tymi więźniami, którzy tam zostali, prawda, wprowadzeni już praktycznie pod koniec wojny. Czemu nagle znikają, co się z nimi dzieje? Wiadomo, że druga grupa jest prowadzona do lasu, zostają im wręczone łopaty, ale to już mówię, to są już ciężkie tematy i teraz nie chciałbym tego, prawda, tutaj poruszać. No i plus ta walka, prawda, Niemców z tymi ruskimi, którzy tam też się gonili po tym lesie i Niemcy wbiegają do tunelu, a Ruscy tam wbiegają, prawda, za nimi. No i też przepadają i Niemcy, no i Rosjanie. Tutaj jest też sprawa prosta. Prawdopodobnie po prostu Niemcy no, wiedzieli, że chyba nie mają szans i po prostu uruchomili specjalnie albo niespecjalnie tą pułapkę, prawda, i no, wszystkich tam zasypało. Później NKWD, które tam przyjeżdża,
ma problem, prawda, z ustaleniem, co tam się tak naprawdę wydarzyło, dlatego sprawę też jakoś tam, prawda, tuszują. No później tam prawdopodobnie, można się tylko domyślać, chodzi tu o te trzecie wejście, bo jeden z Rosjan po prostu twierdzi, że no my tam, z jego relacji po prostu on wspomina, że my tam wchodzili, ale ziemia nas zasypywała. I to jest bardzo ciekawe, o co chodzi z tym, że my tam wchodzili, a ziemia nas zasypywała. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Sprawa robi się naprawdę tajemnicza. A teraz dobrze, zmierzamy do trzeciego wejścia. Jak wyglądało trzecie wejście? Także zapraszam do wyjawienia tej tajemnicy, jednej wielkiej. No i teraz tu już zobaczcie, dla niedowiarków, ogólnie dla wszystkich ludzi, którzy po prostu prosili mnie o to, aby pokazać zdjęcie trzeciego tunelu. No jak sami widzicie, wejście jest inne. Inne od poprzednich dwóch. Pytanie tylko, co tam tak właściwie było chowane i do czego ten tunel prowadził. To miejsce udało nam się już, prawda, namierzyć, aczkolwiek wiadomo, to nie ma mowy o żadnym kopaniu i tak dalej, ponieważ te, no to są tony, słuchajcie, tony, tony ziemi na zasypane. Także po prostu na pewno tam saperką nie wjedziecie, tam trzeba mieć ciężki sprzęt, aby to odkopać. No i pytanie, czy ten rosyjski żołnierz wspominał dokładnie o tym tunelu, że my tam wchodzili, ale nas ziemia zasypywała? No trzeba też, prawda, zaznaczyć, że no, tam były zostawione pułapki, miny i tak dalej, aby po prostu intruzi tam się nie dostawali do środka. No i pytanie, czy faktycznie jest tam jeszcze 6 poziomów w dół? To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że tą tajemnicę, no niestety już, no nie rozwiążemy jej, prawda, bo nie ma takiej możliwości. Tym by się musiało zająć nasze, prawda, polskie państwo, aby to odkopać legalnie i tak dalej, i żeby ta tajemnica, prawda, wyszła na jaw. Za chwilę wam jeszcze pokażę to zdjęcie, o ile mi się udaje znaleźć, tej góry, jak to wszystko jest, prawda, już zasypane. Muszę to po prostu zrobić tak zwanego screena z filmiku. Ale to za chwilę, czekajcie, tylko niech tutaj dojedzie do końca i... No ja wiem, że chcecie mieć po prostu dłuższe materiały, natomiast wiadomo, że no, nie zawsze to wychodzi. Także 5 do 10 minut to jest takie minimum, maksimum, prawda? No pytanie, do czego służyło to trzecie pomieszczenie? Gdzie one prowadziło? Czy łączyło się też również z poprzednimi dwoma tunelami? No dziwne. No dziwne tak samo jest to, że po prostu no, jest wybudowany, prawda, jeden Hamburg, drugi i... No dlaczego one się po prostu no, niby tam, prawda, łączą? To jest dziwne. Czemu nie można, prawda, wybudować jednego tunelu? No i właśnie, po jaką cholerę ktoś buduje, prawda, dwa tunele, żeby na przykład chować narzędzia? To jest w ogóle nie... No, no zobaczcie sami, to jest w ogóle nielogiczne. Po jaką cholerę? Nie wiem. To jest naprawdę dziwne. Budować dwa, prawda, tunele, hamburgi, żeby na końcu była hala, gdzie trzymano narzędzia. To jest w ogóle pic na wodę. Dobra, teraz wam przełączę na kolejne zdjęcie. Pokażę wam, jak wyglądało to kiedyś. Jak to kiedyś, prawda, wyglądało, gdy byliśmy tam na miejscu. No sami widzicie, że no, miejsce jest praktycznie zasypane. Całe te trzecie wejście, prawda, do tunelu jest niestety, ale całkowicie zawalone tonami ziemi. Także mówię, saperka na pewno wam nie pomoże. Tym bardziej, że trzeba namierzyć dokładne te miejsce, gdzie jest to wejście do tunelu. No także mówię, co na dzisiaj wam chciałbym jeszcze powiedzieć, tak już na koniec. No na Annaberg na pewno wrócimy, ale to już na wiosnę. Mówię, trzeba tam naprawdę uważać, z tego względu, że słyszałem, że tam są podobno kamery. Także po prostu ktoś, jak za długo się tam kręci, to no, podjeżdżają tak zwani stróże. Aczkolwiek wiadomo, że ostatnim stróżem był szlachcic. Natomiast no, wyjechał już do Niemiec, już go na razie nie będzie. Tutaj gratuluję hejterom, którzy go po prostu wykończyli. No za bardzo po prostu chłop się przejął tymi całymi atakami. Ja mówiłem, że tak będzie, żeby się nie przejmował, ale za bardzo to wziął do siebie. Na razie po prostu sobie chce dać spokój, ale wróci. Jeszcze mówię wam, że wróci na wiosnę, bo chce jeszcze po prostu, jak to się mówi, hejterom pokazać, prawda? Oczywiście pozdrawiamy też hejterów wszystkich, tak jak zawsze. Ja już na dzisiaj materiał kończę. Widzimy się już z terenu na wiosnę. Wiadomo, że teraz niestety pogoda na to nie pozwala. Ale
ile będę mógł właściwie robić filmików takich z domu, to wam będę przekazywał. Także cóż, trzymajcie się i do zobaczenia. Także widzimy się przy kolejnych, prawda, odcinkach. Do zobaczenia.